Get up off of your ass. You got to do better. You got to do better. You got to do better. Gotta get up off of your ass. You got to do better. You got to do better. You got to do better. Now that thing, saucy like meringue. Beat it up, she hurricane and screaming out, hey baby, baby. Trapped up in this rat race. Money owed like back pay. Chains looking like ice, hey. Cashing out like tax day. Coming down like fast stop. Play with my control. Now you're talking a mad lie, but the law on your. Got my name, worry about yours. Serving on that curve. Got my name, worry about yours. Been serving on that curve. Get up off of your stuff. You got to do better. You got to do better. You got to do better. Gotta get up off of your stuff. You got to do better. You got to do better. Witamy Państwa, dobry wieczór. Zapraszamy do obejrzenia tego ciekawie zapowiadającego się spotkania. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski, a razem ze mną komentować dzisiejsze spotkanie będzie Jacek Laskowski. Zapraszamy na spotkanie rozgrywek ligi weekendowej FIFA Ultimate Team, gdzie stawką są atrakcyjne nagrody. Ekipa Vipers zmierzy się z NatMex. Mam nadzieję, że będziemy tu dziś mieli co oglądać w lidze weekendowej. Naprawdę jest o co walczyć, więc drużyny poważnie podchodzą do tych rozgrywek. Oby przełożyło się to na dobrą grę. Antoine Griezmann. De Jong z piłką. Griezmann ponownie przy piłce. Rodrigo Moreno. Piłkę ma Rodrigo. No i strata. Szczególną uwagę radziłbym zwrócić dziś na Suareza. Przeczuwam, że może nam pokazać coś wyjątkowego. Lider klasyfikacji strzelców w obecnej formie wart każdych pieniędzy. Strzela jak na zawołanie. Myślę, że i dziś może to... Ansu Fati wybronił, ale piłka dalej w grze. Williams. No znakomicie to wybronił. Gdyby nie ta interwencja, teraz by przegrywali. Przy piłce De Jong. Vipers coraz bliżej do bramki rywali. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Rodrigo Moreno. Świetnie to zrobił. Pusta bramka. To musi być gol. Goal for the visitors. Number 8, Williams. Substitution for the visitors. Coming off the pitch, number 11, James Rodriguez. Coming onto the pitch, kiepskie to podanie. Tracą Gomez. Rodrigo. Jest okazja. Ach, nie ma bramki. Wielu kibiców już pewnie widziało piłkę w siatce. No, sytuacja była wyborna. Niewiele takich mogą jeszcze mieć, a tak dalej muszą się mieć na baczności. I teraz strata. Naciska ekipa Vipers. Bramka coraz bliżej. Williams. Oddali piłkę rywalom. Suarez. Udało mu się minąć obrońców. I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Prawie, ale nie opanował piłki. Lionel Messi. Messi przed do przodu.
Ma miejsce, by dośrodkować. Antoine Griezmann. Czy będzie prowadzenie? Ale dał teraz popis talentu bramkarskiego. To musi być gol. Gol! Bramka, która daje im prowadzenie i tak potrzebny oddech. Teraz Torunare muszą martwić się o wynik i zaatakować. A to prosta droga do tego, by się odsłonić i zostać boleśnie skarcony. My raz jeszcze oglądamy powtórkę, a trener wciąż biegnie się na swoich zawodników. I nic dziwnego, naprawdę kiepskie było to wybicie, za krótkie, zbyt niepewne. I rywale w pełni to wykorzystali. Ta bramka obciąża obronę. Puyol. Piłka dograna na skrzydło do Messiego. Luis Suarez odzyskuje piłkę nad Meks. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. De Jong z piłką. Longle. No, z wykorzystaniem bramkarza. Bronią wyniku, długie wymiany piłki na własnej połowie nie dopuszczają drużyny przeciwnej do gry. Longle. Puyol. Podanie wychodzi za linię boczną. Piłka dla rywali. Ma szansę na dośrodkowanie. Van de Beek. Wspaniały odbiór. Mają szansę zaskoczyć rywali. Zespół Vipers ze stratą. Williams. Jest sam na sam. I broni to Ter Stegen. Świetnie się zachował Niemiec w tej sytuacji. Ma dużo miejsca na skrzydle. Teraz szansa przed nim. Griezmann. I gol, proszę Państwa. Opłaciło się pracować w odbiorze już na połowie przeciwnika. Drużyna nie wycofała się. Odzyskała piłkę, zanim obrona zdążyła się zorganizować i wykorzystała sytuację. Powtórka. Możemy ponownie rzucić okiem na całą akcję. To wycofanie piłki było prima sort. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. No, może coś z tego będzie. Podaje do kolegi. Piłka ląduje w bramce. 3-2. Różnica jednej bramki jest zawsze do odrobienia. Spodziewam się walki. Puyol. Nie mogli się spodziewać innego potraktowania. Gwizdy kibiców po zagraniu do bramkarza. Longle. Co on robi? Wybiegł bramkarz teraz z własnego pola karnego. Lionel Messi. Carles Puyol. Longle. Carles Puyol. 3-2 to wynik po pierwszej części spotkania. Zapowiada się emocjonująca końcówka.
I zaczynamy drugą połowę tego spotkania w lidze weekendowej Mistrzostw Fut. Na razie oglądamy dobre spotkanie, liczymy na więcej. Promes. Jest zawodnik na czystej pozycji. Gol! Mamy teraz remis, stan meczu wyrównany. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Cisnął tam futbolówkę strzelec, uderzając przy krótkim słupie. No, po tym pięknym golu mamy remis. Ładny mecz i wielkie emocje. Rezultat remisowy, ale rysuje się coraz większej przewagi. Ależ przechwyt, pięknie. Kibice gwiżdżą i buczą. Nie trudno domyślić się, co sądzą o decyzji sędziego. Karnego jednak nie ma. Piłka odbita, lecz poza boisko i będzie rzut rożny. Krótko rozegrali ten ruch. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Jak na to wejście obrońcy zareaguje sędzia? Próbują rozegrać po skrzydle. Świetnie interweniował na skrzydle, przejął piłkę. Niezła okazja do kontry. Lionel Messi, odłączają się inni zawodnicy. Wybija tę piłkę daleko, jak najdalej od własnej bramki. Luka Modric. Sędzia nie ma żadnych wątpliwości. Rzut karny. Na pewno zbyt późno interweniował. Sędzia nie wahał się nawet przez chwilę. Teraz mogą objąć prowadzenie. Popatrzmy. No to mogła być nawet czerwona kartka, że sędzia nie... Obronił rzut karny. Coś niesamowitego. Krótko rozegrali rzut rożny. Luka Modric. Wygrany ten pojedynek 1-1. Roberto Carlos teraz. Longle przy piłce. Ale znakomicie rozgrywają. Czy będzie prowadzenie? Aj, trener będzie wściekły, że to nie wpadło. Stworzyli sobie dobrą sytuację, ale sam strzał łatwo wyłapany przez bramkarza. Wystarczyło nieco precyzyjniej posłać tę piłkę i skończyłoby się golem. Luis Suarez. Kapitalnie to zrobił. Chyba będzie gol. Gol! Przepiękne uderzenie z boleja w wykonaniu Griezmana. Palce wisać. Skorzystajmy z okazji i przyjrzyjmy się powtórce sytuacji, po której padła bramka. Golkiper zdołał jeszcze odbić ten strzał lecący w długi róg, ale niewiele mógł zrobić przy dobitce. Miał trochę pecha przy tej interwencji. Williams. Iñaki Williams przy piłce. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Ale teraz bramkarz to popił. To musiała być bramka. Ależ wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę. Mamy remis. Kolejny raz udanie interweniuje. Rodrigo. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. Mają szansę, by prowadzić. Trzeba dobrze wykonać rzut rożny. Dośrodkowuje z rzutu rożnego. I to jest, proszę Państwa, hat-trick. Niesamowita skuteczność w dzisiejszym meczu. Luis Suarez zostanie zmieniony. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydłach.
skutecznie naciskany. Przez przeciwnika nie utrzymał piłki w polu gry. A Czempong oddali piłkę rywalom. Mierzona piłka, wprost za plecy obrońców. Albert-Lewin! Ależ ma refleks, bardzo dobre zachowanie bramkarza. W sytuacji sam na sam nie wystraszył się napastnika. To raczej napastnik sam się przestraszył. Moment zawahania i było po sprawie. Będą szukać teraz okazji do kontry. Rafinha ma dobrą okazję do strzału. 15 minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Szansa na kontratak. Zobaczymy, co z tego wyniknie. To może być wyrównanie. Jest! Bramka dająca wyrównanie. Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków. Boże, jeszcze będzie się to działo, nie wątpię. No to jeszcze raz spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Dobre wycofanie, skuteczne wykończenie, naprawdę składna akcja. Uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na reakcję. Vipers w ofensywie mogą zagrozić rywalom. Williams. To chyba ostatnia akcja. Sędzia doskonale widział ten spóźniony wślizg. I żółta kartka dla ostatniego obrońcy. Brzydki fał, to mogła być czerwona kartka. Sergio Ramos oddala piłkę. Zawodnik był na spalonym. Rozciągnięcie gry na skrzydło. No jednak nic z tego nie będzie, choć zapowiadało się dobrze. Wybiega na pozycję. Piłka nieuchronnie zbliża do bramki. Niesamowita sytuacja. Nikt już mu nie mógł przeszkodzić. Bramka w samej końcówce może być decydująca. Co za moment do objęcia prowadzenia. Teraz pozostaje mało czasu na wyrównanie. Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Być może uda im się wyrównać. Rozpoczynają kontratak. Znakomicie, będzie szansa. No może teraz. Jest bramka po szybkim kontrataku. Sprawnie to rozegrali. Zaryzykuje stwierdzenie, że właśnie w ten sposób ćwiczyli to na treninga. Oba zespoły nastawiły się dzisiaj na zdobywanie bramek, nie na obronę. A Czempong świetnie przeda się przez obronę. Teraz. Ale teraz bramkarz to pokpił. To musiała być bramka. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Goal for the visitors. Number 23. Calvert-Lewin. Sergio Ramos przy piłce. Sergio Ramos. Piłkę ma Sergio Ramos. Ostatni gwizdek, sędzia kończy to spotkanie. Nieudany mecz dla drużyny gospodarzy. Przegrywają. Dużo teraz pracy przed sztabem trenerskim, który będzie musiał pozbierać drużynę po tej porażce. Czegoś zabrakło w tym meczu.